Bez zbędnego certolenia wystawiam M4K Garage zestaw narzędzi na aukcję w Ośpu. A dlaczego? To dotrwajcie do końca tego filmu. Dobra, pod ostatnim filmem, który opublikowałem, w którym to ośmieliłem się skrytykować albo wyrazić swoją tak de facto opinię na temat tego zestawu, wylało się tyle komentarzy, tyle łapek w dół, w górę, że po prostu powódź. Więc stwierdziłem, ponieważ ja się zraziłem do tego zestawu, mimo że go tylko raz użyłem, ale jednak kupiłem, nie spodobało mi się, zamiast leżeć gdzieś w kącie, stwierdziłem, że oddam na aukcję w Ośpu. Jeżeli ktoś chce to kupić, to link będzie do aukcji w opisie. A teraz, jaka cena? No nie. Też myślałem na samym początku, że wystawię za złotówkę, ale stwierdziłem, że jakiś Janusz może to kupić, a przede wszystkim trzeba pomóc dzieciom, więc jakby to miało dobić do jakiejś śmiesznej kwoty, to nie. No to chyba trochę za dużo. Stwierdziłem, no to może być na jakąś fajną prowokację, ale nikt tyle nie da za ten zestaw. Chociaż może... Tyle ten zestaw kosztował mnie i przez większość swojej bytności na Allegro tyle właśnie kosztował. I tak sobie pomyślałem, że to mogłaby być odpowiednia cena, żeby to sprzedać, ale... Przecież za tyle też był wystawiony, to czemu by za tyle go nie wystawić? Koniec końców stwierdziłem, że... Skoro ma to iść na dzieci i ma komuś pomóc, to niech będzie 500. Ktoś musi dać więcej od siebie niż samą wartość tego zestawu. A że lubię promocje, to wystawię to za 499 zł. Pamiętajcie, ja z tego nie mam nic. Ja oddaję swój prywatny zestaw na cele charytatywne. Jak ktoś ma chęć, ochotę, kaprys i 499 zł, zapraszam do zakupu tego zestawu. Co z nim jest nie tak? Opisałem w moim poprzednim filmie, ale dla tych, którzy go nie widzieli, to po pierwsze link gdzieś tutaj się pojawi, plus teraz parę słów ode mnie. Zestaw został użyty raz, z których narzędzi skorzystałem, z mojej grzechotki, dwa razy, żeby odkręcić spust oleju. Sławetna szmacianka, którą będę reklamował i teraz mały disclaimer, jak to mówią. Jeżeli mi się tego nie uda wymienić albo mi tego nie uznają z tych czy innych względów, osoba, która kupi ten zestaw, przynajmniej tak będzie to wystawione, że to jest uszkodzone, że to nie działa. Jak mi się to uda wymienić, to doślę właścicielowi, nowemu, szczęśliwemu nabywcy, a jak nie, to szczerze i tak niewielki z tego był pożytek. Oraz użyłem bita i końcówki do bita. Więc z tego całego zestawu dwie końcówki, grzechotka i sławetny filtr, klucz do otwierania, do odkręcania filtrów został użyty. Cały zestaw jest nówka sztuka, nieśmigany, ponieważ mam remont, więc jest przykurzony. Wyczyszczę go. Gdzieś mam jeszcze rzucony ten taki kartonik, więc to dodam z autografem. To 5 punktów do niczego. Jeżeli ktoś chce, zapraszam, czyńmy dobro. Tyle ode mnie. Najlepszego. Trzymajcie się. Cześć.